Po fantastycznych w naszym wykonaniu Mistrzostwach Europy we Francji podczas eliminacji do Mistrzostw Świata pojawiły się pierwsze symptomy zwiastujące nadchodzące problemy naszej reprezentacji. Na mundialu czekała nas totalna klęska. Jakie były jej przyczyny? O tym dowiecie się w dzisiejszym odcinku taktycznym. Sponsorem kanału oraz analiz taktycznych jest Superbet. Wraz z kodem FUTGOL pełnoletni widzowie otrzymują dodatkowy bonus do bonusu startowego w postaci 34 zł. Już pierwsze dwa mecze w eliminacjach do Mistrzostw Świata budziły niepokój. Zaczęło się od straty punktów w starciu z Kazachstanem. Nasi przeciwnicy uznali, że skuteczną metodą będzie agresja i w całym meczu popełnili ponad 5 razy więcej fauli od Polaków. Następnie przyszło nieznaczne zwycięstwo nad Danią, z którą mimo prowadzenia 3-0 straciliśmy 2 gole i można było odnieść wrażenie, że graczom ze Skandynawii zabrakło jedynie czasu, aby wywieźć punkt ze Stadionu Narodowego. Najgorsze w tych eliminacjach nadeszło jednak we wrześniu 2017 roku podczas rewanżu w Kopenhadze. Nasi przeciwnicy zastosowali plan, na który Nawałka nie potrafił znaleźć odpowiedzi. Duńczycy wiedzieli, że naszym największym atutem jest doskonała organizacja w grze obronnej, na którą Nawałka kładł nacisk na treningach od samego początku. Polacy w defensywie działali jak automat, potrafili doskonale asekurować się nawzajem czy odbudowywać ustawienie. Przez to przeciwnicy biało-czerwonych mieli problem w stwarzaniu zagrożenia poprzez grę kombinacyjną i mozolne budowanie ataków krótkimi podaniami. Musieli więc szukać innych rozwiązań i właśnie takie znalazł trener Duńczyków Age Hareide. Uznał, że najskuteczniejszym sposobem zaatakowania naszej drużyny będzie podjęcie walki fizycznej. Ich metodą, o czym zresztą powiedział sam trener na pomeczowej konferencji, było zagrywanie długich podań w okolice naszej bramki, a następnie zbieranie drugich piłek, czyli tych odbitych po pojedynkach powietrznych. Duńczycy byli w tym bardzo skuteczni, potrafili zarówno wygrywać pojedynki główkowe, jak i zbierać drugie piłki. Najczęściej miało to miejsce w okolicach naszego pola karnego i tak stwarzali ogromne zagrożenie. Ostatecznie, grając tym sposobem, Skandynawowie rozbili nasz zespół 4-0, a Nawałka nie wiedział, jak im zapobiec. Zrozumiał, że rywale powoli zaczynają znajdować sposoby na naszą kadrę, stąd wiedział, że konieczne są zmiany taktyczne. Plan Nawałki skomplikowały także dwie kontuzje kolan Arkadiusza Milika. Polska straciła jednego z dwójki napastników, musiała więc porzucić 4-4-2, w którym funkcjonowała we wcześniejszych latach i przeszła na system 4-2-3-1 z Piotrem Zielińskim za plecami Roberta Lewandowskiego. Porzucenie 4-4-2 i przejście na 4-2-3-1 wpłynęło także na zmianę zadań przypisanych poszczególnym graczom. Boczni pomocnicy mieli częściej schodzić do środka, natomiast oskrzydlanie akcji przypisano bocznym obrońcom. Spójrzmy, jak wyglądało to w przypadku naszej prawej flanki, Łukasza Piszczka i Kuby Błaszczykowskiego w meczu z Czarnogórą. Częstsze schodzenie bocznych pomocników do środka i oskrzydlanie akcji przez bocznych obrońców to właśnie element charakterystyczny dla systemu 4-2-3-1. Dzięki temu drużyna, mimo że teoretycznie funkcjonuje z jednym napastnikiem, to jednak wciąż posiada dużą liczebność w środku. Tak więc podsumowując, Polacy wciąż atakowali skrzydłami, jednak teraz za sprawą bocznych obrońców, a dzięki schodzącym do środka bocznym pomocnikom podczas finalizowania ataków środek był gęściej obstawiony. Biorąc pod uwagę wyłącznie wynik końcowy, to zdecydowanie mogliśmy być zadowoleni z tych eliminacji. Polska zajęła pierwsze miejsce w grupie przed Danią, wyprzedzając ją o 5 punktów, a Robert Lewandowski po raz kolejny został królem strzelców, zdobywając tym razem 16 bramek. Po decydującym meczu z Czarnogórą w Warszawie kapitan reprezentacji Polski zdawał sobie jednak sprawę z tego, że do odpowiednio wysokiego poziomu gry biało-czerwonych jeszcze wiele brakowało. Można było to wyczytać zarówno z jego mowy ciała po ostatnim gwizdku, jak i z jego słów w pomeczowym wywiadzie. To nie był dobry mecz, to nawet nie był średni mecz w naszym wykonaniu. Dlaczego mam mówić, że jest świetnie? Nie jest. Lewandowski, przechadzający się po boisku ze spuszczoną głową wokół świętujących kolegów po ostatnim gwizdku, przypominał postać Stańczyka z obrazu Jana Matejki, co celnie przepowiadało kres tak Rzeczpospolitej, jak i kadry Adama Nawałki. W reakcji na widoczny spadek boiskowej formy naszej drużyny, Adam Nawałka przed mistrzostwami rozpoczął serię eksperymentów taktycznych. Jak się później okazało,
Żaden z nich nie zakończył się powodzeniem. Przed Mistrzostwami Świata w Rosji sztab trenerski zdecydował się na przećwiczenie gry w systemie z trójką środkowych obrońców podczas spotkań towarzyskich przeciwko Urugwajowi, Meksykowi, Nigerii i Korei. Ustawienie naszych graczy w tych meczach przybierało postać 5-4-1 w fazie defensywnej oraz 3-4-3 w ataku. Efekty były bardzo dalekie od oczekiwań i w większości tych meczów szkoleniowiec decydował się na zmianę ustawienia w trakcie spotkania. Rozczarowany w trakcie meczu porzucał system z trzema obrońcami i wracał do czwórki z tyłu. Podczas prób generalnych przed mundialem Nawałka po raz kolejny zmieniał system gry. Z Chile i Litwą manewrował między 4-4-1-1 i 3-4-3. Mistrzostwa zbliżały się wielkimi krokami, jednak Nawałka i jego sztab wydawali się być zagubieni. Wydawało się, że wciąż nie są zdecydowani, w jakim systemie finalnie osadzić naszą kadrę. Widzieli, jak wiele elementów nadal źle funkcjonuje. Jak czytamy w raporcie sztabu szkoleniowego, który został wydany po Mistrzostwach Świata, po meczu towarzyskim z Chile na 10 dni przed mundialem trenerzy mieli zastrzeżenia do funkcjonowania zespołu w niemal wszystkich fazach gry. Jak możemy przeczytać w raporcie, przed pierwszym meczem grupowym przeciwko Senegalowi, czołowi zawodnicy naszej drużyny, Jakub Błaszczykowski, Łukasz Piszczek, Arkadiusz Milik, Piotr Zieliński i Kamil Grosicki nie byli na odpowiednim poziomie motorycznym. Jaka była tego przyczyna? Odpowiedź znajdziemy również w raporcie. Wymagający trening przeprowadzony na 2 dni przed meczem w Upale. Ponadto chwilę przed rozpoczęciem turnieju lider obrony Kamil Glik doznał kontuzji i nie mógł znaleźć się w kadrze meczowej podczas inauguracji mundialu. Wymienieni wcześniej zawodnicy, którzy nie byli na odpowiednim poziomie motorycznym zdaniem sztabu, znaleźli się jednak w wyjściowej jedenastce. Polacy wyszli w ustawieniu z czwórką z tyłu, jednak kiedy biało-czerwoni byli przy piłce i budowali atak, przechodzili na ustawienie z trzema obrońcami. Działo się to za sprawą Grzegorza Krychowiaka, który miał za zadanie schodzić pomiędzy środkowych obrońców, wyprowadzać piłkę i budować atak od tyłu. W tych momentach brakowało jednak aktywności ze strony jego kolegów, odpowiednich ruchów bez piłki. Pozostali gracze nie wychodzili do podań, w wyniku czego nie byliśmy w stanie przetransportować piłki z linii obrony do linii pomocy, stąd często ograniczaliśmy się do nie zawsze celnych, dalekich podań. Tak jak widzimy to w tej sytuacji, Krychowiak nie ma możliwości zagrania do linii pomocy. Jest odcięty od podania do Zielińskiego, a w prawej półprzestrzeni nie ma nikogo. System, w którym graliśmy z Senegalem, w praktyce przypominał 4-4-2, gdy przy piłce był rywal, oraz 3-4-3, gdy to my atakowaliśmy. Jako że w 3-4-3 boczni obrońcy są przekształceni w wahadłowych, czyli mówiąc w skrócie grają wyżej, potrzeba dobrej asekuracji za ich plecami, na wypadek gdyby drużyna straciła piłkę i była narażona na kontratak. Jednak właśnie tej asekuracji całkowicie brakowało. Widzimy to chociażby w tej sytuacji. Wysoko ustawiony Piszczek, brak asekuracji za jego plecami, no i kontratak Senegalczyków. Polacy wydawali się zagubieni. Na Euro ich największą bronią były wypracowane automatyzmy oraz doskonałe zrozumienie systemu, w którym funkcjonują. Na mundialu kompletnie tego brakowało. Biało-czerwoni nie potrafili odnaleźć się między systemami i w ustawieniu zespołu zaczęły pojawiać się wyraźne dziury. Oto kilka przykładów na to, jak wiele przestrzeni zostawialiśmy Kolumbijczykom w tak zwanym meczu o życie. Polacy przeciwstawili się Kolumbii w ustawieniu 5-2-3. Można było odnieść wrażenie, że niektórzy gracze przyjmowali pozycje zbyt dosłownie, jakby wprost według nieruchomych magnesów w szatni. Na przykład, w takiej sytuacji nasz boczny obrońca powinien doskoczyć do przeciwnika. Tych doskoków jednak brakowało zarówno w przypadku jednego, jak i drugiego bocznego obrońcy, przez co Kolumbia miała mnóstwo miejsca na rozwinięcie ataku w sektorach bocznych i z łatwością uzyskiwała tam przewagę. Polacy zdawali się być całkowicie zdezorientowani, wydawało się, że nie wiedzą, co mają grać. Pomiędzy poszczególnymi formacjami obrony, pomocy i ataku zostawiali ogromne wolne przestrzenie. Po przejęciu piłki nasi rywale mieli mnóstwo wolnego miejsca do przeprowadzania akcji ofensywnych. Dziury w naszym ustawieniu powstawały nawet w obrębie samej linii obrony. W meczu o honor przeciwko Japonii Polacy nastawili się na kontry, będąc w niskim pressingu.
Spotkanie to zakończyło okres pracy Adama Nawałki w roli selekcjonera reprezentacji Polski. Końcowy etap jego kadencji charakteryzował chaos. Nasza drużyna była zdezorientowana i niezgrana. A jak wy wspominacie okres Nawałki w naszej kadrze? Zdecydowanie można stwierdzić, że jego kadencja miała dwa oblicza. Które z nich bardziej wyryło wam się w pamięć? Rok 2016, czyli najlepszy wynik naszej kadry na wielkim turnieju od lat? Czy może 2018, wielka klęska i miano jednej z najgorszych drużyn na turnieju? Zachęcam do dyskusji w komentarzach.